Witamy naszych widzów w informacjach telewizji Dami z Legnicy. Z racji zachowania zasad bezpieczeństwa część wydania przygotowaliśmy dla Państwa bez kontaktu z rozmówcami, stąd wypowiedzi nagrane telefonicznie, ale zapewniamy, że merytorycznie w niczym nie ustępują tym nagranym w bezpośrednim kontakcie. Wśród nich powiemy o aktualnej sytuacji w legnickim szpitalu. Będzie też o liczbach związanych z koronawirusem, które udostępnia sanepid. W legnickim szpitalu nadal obowiązuje kategoryczny zakaz odwiedzania pacjentów oraz poruszania się po obiekcie osób do tego nieuprawnionych. Placówka wprowadziła też rejestrację telefoniczną jako jedyną formę rezerwacji miejsca na wizyty. Jeżeli chodzi o wpuszczanie pacjentów do poradni czy na oddziały, to odbywa się to na podstawie listy, czyli osoby, które danego dnia są zarejestrowane, są wpuszczane po uprzednim sprawdzeniu w punkcie epidemiologicznym, który znajduje się przy wejściu głównym. Jeżeli jesteśmy już przy temacie wejścia głównego, to jest jedyne wejście do szpitala, które jest w tej chwili otwarte. Przy nim znajduje się ten punkt, osoby są, jest przeprowadzany krótki wywiad epidemiologiczny, są sprawdzane temperatura ciała i tak dalej pod kątem ewentualnych zachorowań, bo nie chcielibyśmy, żeby te kwestie zostały wprowadzane na teren szpitala. Przyjęcia nagłe odbywają się za pośrednictwem szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjenci chcący skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy muszą udawać się wejściem od lądowiska dla śmigłowców tuż obok wjazdu dla karetek. Krwiodawcy są nadal mile widziani. Krew jest bardzo ważna i w żaden sposób nie chcemy ograniczyć dostępu do tego punktu. Więc osoby, które pragną oddać krew, zgłaszając się do naszego szpitala, wchodząc oczywiście wejściem głównym, informują personel o tym, że udają się do punktu krwiodawstwa. Najkrótszą drogą są tam kierowani, oczywiście po wstępnym sprawdzeniu. Legnicki szpital uruchomił namiot do tak zwanego triażu. Nie będzie wejścia, drodzy Państwo, od podjazdu dla osób, które przychodzą sami. Karetki, wiadomo, podjeżdżają na podjazd. W przypadku podejrzenia mamy takie dwa miejsca na SOR-ze do izolacji czasowej, jak również i w obszarze nocnej opieki medycznej. Tam mamy trzy gabinety wydzielone dla czasowej i do czasowej izolacji pacjentów. Podjęcie decyzji o transporcie pacjentów do oddziału najbliższego obserwacyjno-zakaźnego. W razie potrzeby osoby z podejrzeniem zakażenia są transportowane do oddziału zakaźnego w Bolesławcu i we Wrocławiu. Legnicki szpital jest już przygotowany na izolowanie pacjentów zakażonych. My tutaj z racji ewentualnego przyrostu, kiedy szpitale, które są wyznaczone, już nie będą miały miejsca, ten budynek, który kiedyś był w ogóle budowany pod szpital zakaźny, jest przygotowywany po to, żeby tych pacjentów ewentualnych tutaj przyjąć. Będziemy tam mieć oczywiście stanowiska intensywnej terapii. Jesteśmy już po wstępnym wypisie pacjentów z głównego budynku i przeniesieniem pacjentów do budynku głównego. Pacjenci nie są wypisywani ze szpitala, pacjenci onkologiczni oczywiście. Wypisaliśmy rehabilitację kardiologiczną i neurologiczną, bo to są pacjenci do doleczenia w domu. Pacjenci oddziału psychiatrycznego w części trafili do Złotoryi. Część z nich wypisano do domów. Legnicki szpital wprowadził również teleporady. Sytuacja placówki jest elastyczna i rozwojowa. Do 18 marca na terenie powiatu legnickiego kwarantanną objęto 121 osób, nadzorem epidemiologicznym 83 osoby. Tylko jedną osobę hospitalizowano z pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa. Są dobre wieści na temat wyników osób mających kontakt z kobietą zarażoną. Dzisiaj otrzymaliśmy wyniki najbliższej rodziny, tej pani, która jest zdiagnozowana jako osoba zarażona. I muszę z radością i z wielką jakąś taką ulgą powiedzieć, że wszystkie te osoby z otoczenia tej pani są ujemne. Jednostką odpowiedzialną za ustalanie kwarantanny i działania wobec osób podejrzanych zarażeniem jest właśnie sanepid. To na podstawie decyzji tej jednostki poszczególne osoby mają prawo i obowiązek zostać w domu i być zwolnionymi z obowiązków służbowych. No to się odbyło w ten sposób, że po prostu dostaliśmy z Głównego Inspektoratu Sanitarnego wzór decyzji administracyjnej. I po prostu po zebraniu danych od takiej osoby, która wraca z osobą z kontaktem, czy powiedzmy ze środowiska, gdzie występował wirus, na podstawie danych od tej osoby wypisujemy taką decyzję administracyjną i dostarczamy ją zarówno tej osobie, jak i przede wszystkim pracodawcy. I to powoduje, że pracodawca musi tą osobę, że tak powiem, uznać jej nieobecność za usprawiedliwioną. Sanepid apeluje o rozwagę i odpowiedzialność. Jeżeli ktoś wraca z terenu, gdzie jest bardzo dużo rozporządzenia,
rozpowszechnione, czyli to są północne Włochy, właściwie już nie północne, całe Włochy. Włochy, Niemcy, wspomniał o Chinach i tak dalej. Powinien od razu przeczytać tę informację i, tak jak mówię, poddać się, nawet nie musi czekać na naszą decyzję. Powinien po prostu się odizolować od reszty społeczeństwa i dokonać tak zwanej samoobserwacji, czyli sprawdzać cztery elementy. Przypominamy, że chodzi o wysoką gorączkę powyżej 38 stopni, bóle mięśniowe, kaszel i duszności. Wszystkim zatem przypominamy, że jeśli nie ma takiej potrzeby, warto ograniczyć kontakt z innymi, pozostać w domu, by obserwować swój organizm i nie narażać się na ryzyko zarażenia. Decyzją polskiego rządu podjęto 18 marca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w świetle trudnej sytuacji związanej z koronawirusem wprowadza pewne ulgi z myślą o przedsiębiorcach. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają obecnie problemy z prowadzeniem działalności z powodu epidemii koronawirusa, mogą się zwracać do ZUS, gdyż jest możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenia lub wydłużenia spłat już zawartych układów ratalnych, czyli jeżeli teraz nie prowadzimy działalności, luty, marzec, kwiecień, za te miesiące możemy mieć przełożoną, prolongowaną zapłatę składek. Natomiast ci przedsiębiorcy, którzy już mieli zawarte z nami układy ratalne, będą mieli prolongowaną spłatę tych układów ratalnych, czyli też będą mogli spłacać je później. ZUS nie wyjaśnia, co z przedsiębiorcami, którzy składki za luty już odprowadzili. Ich jak na razie nie obowiązuje możliwość przesunięcia płatności za kolejne miesiące. Prowadzący działalność jednoosobową mogą natomiast ją zawiesić, ale muszą się liczyć z trudnościami i konsekwencjami. Wtedy oczywiście nie mogą prowadzić żadnej działalności, ale wtedy też nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne. No tak, i wtedy również nie są osobami ubezpieczonymi, prawda? Wtedy, jeżeli mają zawieszoną firmę, nie mają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, nie mają na przykład współmałżonka, który może ich dopisać do swojego rodzinnego ubezpieczenia, wtedy nie są ubezpieczone, więc to ryzyko należy niestety rozpatrzeć. Wnioski dla przedsiębiorców można pobierać ze strony internetowej ZUS, gdzie dodatkowo znajdziemy instrukcje postępowania, jakie składać. Są wnioski zarówno dla tych osób, które prowadzą pełną księgowość, jak i dla tych osób, które nie prowadzą pełnej księgowości. Jest też załączona lista z wykazem adresów mailowych, na który taki wniosek należy wysłać. Czyli absolutnie nie przychodzimy do ZUS, odszukujemy swój oddział, czyli patrzymy na Legnicę. Jest adres legnicki i na ten adres wysyłamy skan podpisanego wniosku i skan dokumentów, które musimy załączyć. Wszelkie odroczone płatności tak trzeba będzie uregulować, a zatem przedsiębiorcy mogą liczyć tylko na odroczenie terminów płatności, nie na ich umorzenie. Złożenie wniosku o odroczenie nie jest równomierne z pozytywną decyzją. ZUS będzie taki dokument rozpatrywał i informował przedsiębiorców. Spółka KGHM Polska Miedź S.A. wprowadziła szereg działań nie tylko w obrębie grupy kapitałowej, ale też zewnętrznie, które mają pomóc w walce z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wsparcie miedziowej spółki nie ominie Legnicy. Jesteśmy w trakcie doposażenia szpitali wyznaczonych na liście szpitali, które są tymi priorytetowymi, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. W tej chwili doposażamy szpital w Legnicy. Chodzi nam też o to, żebyśmy mogli pomóc szpitalom, które szybko mogą uzyskać ten sprzęt, który jest nam potrzebny, bo chodzi też o to, żeby to było do dyspozycji za tydzień albo jutro, a nie za 8 tygodni. Poza tym miedziowa spółka przekazuje budynki do zagospodarowania w razie potrzeby kwarantanny. Uruchomiono też produkcję płynu biobójczego w firmie Nitroerg. To jest firma, która na co dzień produkuje materiały wybuchowe. Ta firma nie miała linii produkcyjnej do tego płynu, jednak w trybie ekspresowym, również jeśli chodzi o rejestrację tego produktu, jak i dzięki wysiłkowi technologów i kierownictwa firmy, udaje się już produkować pierwsze wersje testowe i przechodzimy do skali pełnowymiarowej produkcji. To jest bardzo istotne. Nie jest wykluczone, że spółka z grupy kapitałowej Centrum Badań Jakości będzie wykonywała testy na obecność koronawirusa. Oczywiście na zlecenie szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych, ale jesteśmy w stałym kontakcie. Jeśli taka decyzja zapadnie, to CBJ będzie te testy wykonywał. KGHM przekazał część nadwyżek środków ochrony, jak maski, dla Ministerstwa Zdrowia i Urzędu Wojewódzkiego.
Wojewódzkiego. Poza tym spółka z grupy kapitałowej KGHM Zanam zaczyna szycie dodatkowych masek ochronnych. Miedziowa spółka jest w trakcie sprowadzania dodatkowych środków ochrony z Chin. Legnicki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wciąż pracuje, choć zachęca do zdalnego kontaktu z instytucją. Osoby korzystające z pomocy społecznej świadczeń nie napotkają trudności w tej jednostce. Wnioski, przyjmujemy podania, wypłacamy świadczenia. No, żyjemy może w trochę większym napięciu. Emocje każdemu z nas towarzyszą, bo to nie ma co się oszukiwać, natomiast no, robimy swoje. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest też jednostką, do której mogą zwracać się ci, którzy pomoc chcą nieść. Do nas też trafiają informacje, najczęściej mailowe, ale to jakby nie ma znaczenia. Osób, stowarzyszeń, związków, no, różne formy zbiorowe, którzy chcą nam pomagać. My bardzo chętnie będziemy korzystać. Nie ukrywam, że na dzień dzisiejszy jeszcze potrzeby nie ma, natomiast nikt z nas nie wie, co będzie za tydzień, dwa, trzy, dlatego na pewno lepiej mieć taką, w cudzysłowie, bazę do kontaktów, tak aby móc ewentualnie korzystać z pomocy osób no chętnych, żeby pomagać innym. W MOPS-ie wciąż działa kasa, która wypłaca świadczenia, ale dyrekcja intensywnie zachęca do zakładania rachunków bankowych lub udostępniania numerów innych kont, by ograniczyć konieczność wizyt osobistych w jednostce. Tutaj pod kasami są ciągłe kolejki, teraz też przy kasach wiszą ogłoszenia namawiające komunikat, może tak bardziej, do tego, żeby zakładać rachunki bankowe. Czy my też pomagamy w założeniu? MOPS jest instytucją, która obsługuje osoby odbywające kwarantannę. To pracownicy tej jednostki dostarczają żywność głównie osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym. Inni jak na razie radzą sobie przy pomocy rodzin i znajomych. Dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Przypominamy o nieopuszczaniu domów i mieszkań bez konieczności. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne wydanie naszych informacji już za tydzień.